To odbiera Cię urodę i wpędza Cię w stany lękowo-depresyjne. Za mała ekspozycja na światło dzienne, nadmiar cukru i tłuszczy nasyconych w diecie, alkohol, papierosy, narkotyki i nadmiar kofeiny, nieregularny bądź zaburzony sen. Zmęczenie, z którym nic nie robisz, uznając, że to normalne. Narastający stres, który niesłusznie odbierasz jako codzienność w naszych czasach. Zbyt niskokaloryczna dieta, uboga w pełnowartościowe białko i zdrowe tłuszcze. Życie życiem innych, czyli zatracenie się w serialach, ciągłe scrollowanie Facebooka i Instagrama i co gorsze, wierzenie, że wszystko co tam widzisz, to prawda. To wszystko Ci szkodzi, to wszystko sprawia, że starzejesz się szybciej. Masz mniej energii w ciągu dnia, gorszy nastrój i mniej sił. To sprawia, że trwasz przy życiu zamiast żyć. Nie daj sobie wmówić, że stres i zmęczenie są normalnością w naszych czasach i że każdy tak ma. Przestań postrzegać zdrową dietę wyłącznie przez pryzmat sylwetki. To, jak jesz i co jesz, ma ogromny wpływ na Twój stan cery, włosów, procesy starzenia oraz myślenie, zapamiętywanie i chęci do życia. Jedzenie jest Twoim paliwem. Ludzie, którymi się otaczasz, też. Przestań karmić się tym, co Ci szkodzi. Usuń ze znajomych i własnych przyzwyczajeń to, co odbiera Ci urodę i wpędza Cię w dół. Dał do myślenia? Mam nadzieję, że tak. A jeżeli nie wiesz, jak zacząć? Co zrobić, żeby poprawić sylwetkę, stan zdrowia, samopoczucie, wyzbyć się zmęczenia, stresu, poprawić swoją jakość snu, zarabiać więcej, otaczać się lepszymi ludźmi, po prostu żyć lepiej od tu i teraz, to przeczytaj Totalną Transformację.